Dawno nie kąpałem się w takiej ciepłej wodzie. Jeszcze na dodatek słonej. Grudo. Malcie dzisiaj 36 stopni i samo słońce. Masakra. I tylko osoby mające no takie upoważnienie, takie all inclusive yacht club mogą tutaj przebywać. Nikt inny, nikt normalny tutaj wejść nie może na to piętro i nie może sobie obserwować tego piętra, nie może się tu opalać, nie może tutaj spędzać czasu. Tylko osoby z yacht clubu. To chciałem przekazać. Dzisiaj cały dzień jesteśmy na wodzie, nigdzie nie ma żadnych wycieczek, nie stajemy w porcie i wszyscy przyszli na basen, i po prostu jest szał, jest tak bardzo dużo ludzi, wszystkie leżaki zajęte, nie ma gdzie usiąść, nie ma gdzie się położyć, wszystko zajęte, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo się przez to też pewnie dzieje, no ale no nie ma gdzie usiąść. Chciałem po prostu zostawić taki komentarz krótki do tego, że wszystkie jakby takie złe momenty związane z tym, z takim stresem, strachem mijają po pewnym czasie i już się tutaj po prostu do wszystkiego przyzwyczajamy, zagościmy się. Jeśli ktoś boi się statków i boi się pływać po morzu, to zdecydowanie muszę wam powiedzieć, że nie bójcie się, bo wszystko mija po dosłownie godzinie, dwóch, trzech, po jednym dniu już naprawdę jest dużo, dużo lepiej i polecam wszystkim wycieczki na statku. Chcę wam powiedzieć, że po prostu ten film, teraz montując ten film, widziałem swoje zachowanie, widziałem zachowanie Doroty, widziałem nasze po prostu zachowanie, jak się zachowywaliśmy, kiedy przyjechaliśmy do Genewy, kiedy zobaczyliśmy ten port, kiedy zobaczyliśmy statek, kiedy weszliśmy na niego pierwszy raz. Takie pierwsze odczucia, pierwszy stres, wszystko było dziwne, nowe, nie wiedzieliśmy gdzie iść. Wszystko naprawdę było takie inne. Ale już po jednym, po dwóch dniach można już się nie boimy zaglądać przez burtę, już nie boimy się wyjść na balkon, patrzeć co tam jest, kamerować, chodzić, już wiemy wszystko, gdzie na statku się znajduje. Totalnie już jest całkiem są inne odczucia, inaczej się czujemy, wszystko wiemy, gdzie jest na statku. No i są to już całkiem inne odczucia, to chciałem tylko przekazać, że całkiem inne odczucia. Już nie ma tego stresu, nie ma tych nerwów, co było na początku, nie ma takiego zdziwienia, ale jest zachwyt tego, co tutaj się po prostu dzieje. Jestem przy jednym z basenów, jest pełno restauracji, no jest mnóstwo różnych rzeczy, których zobaczycie w kolejnych filmach. I jeszcze jedna sprawa, bardzo bym chciał, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami w komentarzach, czy byliście na takich statkach, czy pływaliście takimi ogromnymi wycieczkowcami i jakie były wasze odczucia w pierwszych chwilach, no i później oczywiście, no jakie były wasze wrażenia. Także dzięki za wszystkie komentarze.
płyniesz całą noc, już prawie cały dzień i nagle statek przed tobą. Nagle sąsiad się pojawił. Ale takie to fajne takie, no ciekawe gdzie jesteśmy w ogóle, bo jeszcze na dodatek odkąd wypłynęliśmy wczoraj wieczorem z portu i już jesteśmy dużo godzin na wodzie, to nawet coś urwało internet, no i sorry. Kurde, nie wiem gdzie jesteśmy, ale morze jest takie spokojne, nieprawdopodobne. Normalnie nawet nasz statek w ogóle nie robi fal. Wow, ale jaki kolor ma woda. Ale czad. Jesteśmy gdzieś na środku morza. Płyniemy do Barcelony z Malty. Minęliśmy już włoskie wysepki po prawej stronie. Ale czad. Ale spokojna woda, piękny kolor. Wow. Kurde. No ale no ciekawe co to jest. No co to śmieć? Ale skąd tutaj śmieć? No. Gdzieś zawiało, gdzieś spadł. Patrzcie się, znajdujemy się naprawdę, no w takim. Ale skąd się biorą śmieci w oceanie? No właśnie. Jesteśmy tak daleko na morzu. Są, wiesz, śmieć na delfinach, czy na jakichś tam ptakach, czy w ogóle gdzieś pod wodą te zwierzęta, co się owijają jakimiś reklamówkami, maseczkami i tymi rzeczami. Jak to się bierze, więc jest rozproszone mega, ale... No nie takie rozproszone, bo widziałaś, jedno coś było, drugie coś było, tam też się tak. Coś błyszczy. Tak, ale nie są takie tu się śmieci, coś błyszczy. Że przepływasz przez śmietnisko. No nie, no przez śmietnisko nie, ale... Zobaczcie się, no... Ale to jest właśnie zaśmiecanie ziemi, no to właśnie na tym to polega, no. Masakra, no. Wydawałoby się... Nie spotkał żadnego śmiecia lat temu, a teraz już wszędzie. No nawet się wydawało, że na takim spokojnym morzu tak, nie będzie śmieci żadnych, no i jednak... Nieprawdopodobne, bo normalnie, zobaczcie, znowu coś się błyszczy w tej wodzie. W ogóle przez ostatni rok, ile jest więcej masek na świecie, ile masek trafia do oceanu, do morza. Więcej. Ludzie są sobie, wiesz, segregować śmieci, bo chcą być porządni, ale chodzą w tych maskach i później te maski rozwiewają. Przecież im w ogóle widać raz, że maska gdzieś leży na podłodze. Wiesz, to nie każdy jest taki, że weźmie tą maskę, wróci do śmietnika i ten. I to rozwiewa, to jest miliony, to jest miliony. Masakra. Nie powiedziałbym, że można znaleźć jakieś śmieci na środku morza. Na tak odległych terenach od brzegu. Kurde, i że tu jeszcze potrafi coś takiego dość dużego leżeć, pływać w wodzie. No masakra. Jest tak piękny i spokojny, no chciałby się powiedzieć ocean, ale to nie jest ocean, ale to jest na pewno morze. Ale po prostu te fale tutaj takie są, takie spokojne, takie leniwe, takie normalnie. I to tylko wyprodukowane przez nas, przez statek. Ale kurczę, no.